Dzień Chemika, którego finał odbył się w tym roku, 25 maja w Trzebieży, został zainaugurowany przez turniej tenisa stołowego. Zawodnicy uzbrojeni w paletki i piłeczki ping-pongowe spotkali się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Siedleckiej w Policach, by się sprawdzić i wyłonić najlepszych graczy. W turnieju zmierzyło się w tym roku 14 zawodników. To wymagający sport. Zawodnicy muszą się w nim wykazać koncentracją i szybkością ruchów. Turnieje te odbywają się cyklicznie i o ile mnie pamięć nie myli, to już od 45 lat dzięki tym turniejom powstał klub UKS Champion Police, który gra w drugiej lidze. Mamy tu wielu, przede wszystkim grają pracownicy zakładów chemicznych Police. W kategorii mężczyzn najlepsi okazali się kolejno Grzegorz Mierzejewski, Wiesław Muskała i Tomasz Kamelski. Jedyną kobietą, która wzięła udział w zawodach, była Kinga Rychel i to ona bezkonkurencyjnie zajęła pierwsze miejsce w kategorii kobiet. W zmaganiach drużynowych pierwsze miejsce zajął Tomasz Kamelski, drugie Tomasz Robaszek, a trzecie Wiesław Muskała. Wieloletni pracownicy Grupy Azoty Police oraz wieloletni pracownicy spółek zależnych zostali odznaczeni medalami nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Grupa Azoty Police jest spółką pokoleniową, pracują w niej często całe rodziny. Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police wchodzą w nowy etap rozwoju. Państwo również macie tą szansę, lub też członkowie waszych rodzin, bo często ta tradycja rodzinna jest przenoszona z ojca czy matki na syna, córkę, którzy kontynuują państwa drogę i są świetnymi pracownikami i pracują w naszych zakładach. W imieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, posłowie odczytali listy gratulacyjne. Po uroczystych słowach udekorowano zasłużonych pracowników, którzy przez kilka dekad z zaangażowaniem wywiązywali się z obowiązków, przyczyniając się tym samym do rozwoju spółki. Odznaczenia państwowe przyznano 39 pracownikom, ludziom związanym z Polską Fabryką nie tylko zawodowo, ale i życiowo. Wielu z nich przyjechało do Polic za pracą i tak spędzili w tym mieście całe swoje życie. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej, atrakcje sportowe i rozrywka rodzinna wypełniły trzecią edycję Dnia Chemika, który odbył się w scenerii Trzebieskiej plaży. W biegu azotowym wzięło udział ponad 200 uczestników, którzy zmierzyli się w czterech kategoriach. Bieg przełajowy kobiet, bieg przełajowy mężczyzn, bieg open, kobiet i mężczyzn. Biegacze wystartowali z plaży, a do pokonania mieli trasę przełajową z naturalnymi przeszkodami obejmującą dwie pętle po 5 km. Po 40 minutach i 5 sekundach metę przekroczył Rafał Wilk z Gryfina, który zwyciężył w biegu open, a chwilę po nim, 39 sekund później, przełajowy mistrz Grupy Azoty. Mega, super, gratulacje! Trasa wymagająca, to nie jest szosa, nie jest płasko. Były górki, teren trochę zryty przez dziki, no, dosyć ekstremalnie, ale fajna taka zabawa jest. Trochę odskocznia od tych biegów takich szybkich, można się tu dobrze pobawić, sprawdzić. Zarówno w biegu przełajowym, jak i w biegu open nie miała sobie równych Dominika Niemiro. Dotarcie na metę zajęło jej 49 minut i 59 sekund. Proszę podziwiać zdjęcia fotoreporterzy. Trzecie miejsce, Dydek Edyta. Drugie miejsce, Murawska Violetta.
Na stadionie klubu Rybak w Trzebieży w porannych godzinach został rozegrany turniej o Puchar Zarządu Grupy Azoty Police. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn. Gramy systemem każdy z każdym wraz z rewanżami. Myślę, że to grania jest bardzo dużo, mecze są na bardzo fajnym, wysokim poziomie. Mamy bardzo fajne warunki do grania, mamy w tym roku poczęstunek, mamy bardzo ciekawe nagrody, także rywalizacja jest naprawdę super. Dzień Chemika odbył się we wszystkich spółkach Grupy Azoty. Serię rozpoczęła impreza w Policach. Witam Państwa uroczyście, oficjalnie. Otwieram festyn z okazji Dnia Chemika. Podczas gdy w plenerze dorośli wkładali wysiłek, mierząc się o zaszczytne mistrzowskie tytuły, dzieci miały okazję, by skorzystać z zajęć edukacyjnych i atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. W plenerowym laboratorium poznawały tajniki nauk przyrodniczych. W drugiej części dnia na piłkarzy Grupy Azoty Police czekało kolejne wyzwanie – mecz z Oldboyami Pogoni. W tym roku nie udało się Grupie Azoty Police powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu. Zwycięzcami turnieju zostali Oldboye. W godzinach popołudniowych na scenie pojawili się muzycy. Jako pierwszy wystąpił zespół VHS, który go tworzy piątka młodych chłopaków. Następnie na scenie zaprezentował się Jamal, który rozbrzmiał dźwiękami z pogranicza reggae i dancehallu. Wiesz, że bez niej boję się, po co chcesz ubierać brzydkie słowa w kąt? To co dobre jest złe. Wierzę, że jesteś ten, nie chcę cię już majaczać. Gwiazdą wieczoru była Kasia Kowalska, która na scenie przypomniała utwory z dawnych płyt. Blisko 500 prac wpłynęło w odpowiedzi na konkurs plastyczny Grupy Azoty Chemia w Rolnictwie skierowany do dzieci z polskich szkół. 5 czerwca w Policach oficjalnie nagrodzono zwycięzców. Na finał zaproszone zostały szkoły z odległych Kęszyc, Wielkiego Komorska, Zamęcina, Wiadrowa i Zadzimia. Pierwsze miejsce przyznano Oldze Łuczak z Zadzimia, drugie Zofii Bodgańskiej z Wielkiego Komorska, a trzecie Pawłowi Maciągowskiemu z Zamęcina. Tak, uśmiechnijcie się kochani, stańcie, zapraszamy też wspaniałe panie tutaj obok. Troszeczkę baniek, żeby jeszcze bardziej podkreślić, jak niezwykły to moment. Wybór najlepszych prac okazał się trudny, dlatego nagrody przyznano także autorom prac wyróżnionych. W promocję konkursu zaangażowali się m.in. autoryzowani dystrybutorzy produktów Grupy Azoty. Podczas finału nagrodzono dzieci, ale nagrody otrzymały też szkoły. Za pierwsze miejsce szkoła w Zadzimiu odebrała darowiznę na kwotę 5000 zł, za drugie szkoła w Wielkim Komorsku na kwotę 3000 zł, a za trzecie placówka z Zamęcina nagrodę o wartości 2000 zł. Jesteśmy szkołą wiejską, tu z Sieradza, z okolic Sieradza. U nas jest 360 dzieci, klasy 1-8 i klasa trzecia gimnazjalna. Te dzieciaki, które tutaj przyjechały, to są klasy, dzieci z klasy drugiej i z klasy trzeciej. Celem konkursu było zaznajomienie dzieci z produktami Grupy Azoty. W inicjatywę oprócz Polic zaangażowały się spółki z Puław i Tarnowa. Do konkursu zgłosiło się 92 szkoły wiejskie. Napłynęło do nas 477 prac. Szczerze mówiąc, sami byliśmy zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem. Gościmy dzisiaj tutaj finalistów, czyli dzieci. Przede wszystkim podchodziliśmy do tego w taki sposób, żeby to były prace samodzielne. Spotkanie odbyło się w bajecznej atmosferze. Prowadziła je Alicja z Krainy Czarów. Po uroczystym wręczeniu nagród na dzieci czekała zabawa i spotkanie z polickimi sportowcami.